Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w nowej serii o nazwie Bank on Ball Chronicles. Kochani, wiem, że uwielbiacie Country Ballsy, dlatego stwierdziłem, że po prostu byłoby to grzechem, gdybym tego nie nagrał. Ja tą grę miałem w sumie zainteresowaniach na Steamie od dawna, ale w sumie stwierdziłem, że chyba czas właśnie nadszedł tą grę. Czym jest Bank on Ball Chronicles? Kochani, jest to platformówka troszeczkę chyba z RPG-iem, z tego co widziałem po screenach i po gameplayu, gdzie będziemy naszą kulką przemierzać różne mapy i próbować coś tam sobie rozegrać. Nawet, no mówię, nie wiem nawet o czym dokładnie to jest. Zakupiłem w ciemno, zobaczymy. Już na pierwszym, że tak powiem, wstępie, już na wstępie, można zobaczyć, że sama gra ma bardzo dziwne menu, bo od razu jesteśmy tutaj przerzuceni. Tak więc, mówię, zobaczymy dokładnie, co mamy tutaj robić. Wiem tylko, że lewym chyba się tutaj robi szarże, ale tylko tyle. I aż tyle. Dobra. Nie wiem, co mam tutaj robić. Mamy zrobić tutorial, ale co dokładnie? Nie mam pojęcia. Tu jest jakiś telewizor. Tu jest jakaś kulka. To jest chyba kulka Kasybala. Rozumiem, że tu sobie możemy kupować różne przedmioty. Mamy tu jakiś, nie wiem, inwentarz, cokolwiek? O! Coś pod quest. Ale nadal nie wiem co dokładnie. Dobra, cóż i to jest? Aha, rozumiem, że mam teraz 8 kulek jakichś, tak? I jedną jakąś kasetę. Czy kasetę? Taśmę. Okej. Nie mam pojęcia, co mam tu zrobić, naprawdę. Nie mam pojęcia. Za małą kulką jeszcze? Dobra. No dobra. Nie wiem, gdzie polecimy dzięki temu. Nie wiem, czy gdziekolwiek da się podlecieć. To jest jakieś przejście. No, mega dziwny wstęp, naprawdę. Mega dziwny wstęp. Jego wstępu to jeszcze chyba w moich grach nie było. Widzę, że to jest jakieś wejście. Tylko jak tam wejść? Jak tam wejść, cholercie? Tędy. Przy okazji może się tego tutoriala jakoś nauczymy. Jest podwójny skok. Jest jakaś skrzynia. No to żeśmy się kulek nachapali w tej chwili. I dobrze, że zacząłem teraz ten gameplay, bo już muzyka się skończyła. Dobra, no to chyba wszystko tutaj zrobiliśmy, prawda? Tam już chyba nic dalej nie ma. Tu jest jakiś prezent jeszcze, okej. Nie, no to musimy to ogarnąć. Nie wiem jak w sumie ogarnąć. No chyba nie tak. Chyba na pewno. Jakieś butle? Trochę narozebiliśmy. Dobra, mniejsza większość, lecimy. Myślę, że też jest czas, aby sprawdzić dokładnie, co gra daje nam tutaj za możliwości. Rozumiem, że to jest tutorial, tak? Dobra. Spacją się skacze. To jest podwójny skok. Okej, no na razie jest prosto. Lewym jest szarża. Spacja. Podwójny skok z szarżą, okej. O, coś w tym stylu. Jak przytrzymamy, to się możemy turlać. Okej. I mogliśmy tam to wziąć. Opa. Ej, dobra, to jest fajne. Świetna platformówka. Na razie nawet nie jest tak dętwo, jeżeli chodzi o kontrolsy. Trzymaj shift. Aha, rozumiem, że to jest zbieranie. Siemy. Rozumiem, że siemy. Okej. O, zresztą tam zdjęcie zrobiło. No ładne, ładne. Więc takie kulki też możemy walić? Możemy je odbijać.
Kulka testera. Ej, dobre to jest, fajna fizyka. Dobra, spacja i lewy kontrol. Opa. Dobra, kolejne kulki. Nie wiem, czy w tą grę nie dobrze grałoby się na padzie. What? Ale się zrobiliśmy wielcy. Ale jesteśmy wielcy. O. Tak chyba nie przejdziemy, chyba musimy znów postać. Jakkolwiek to brzmi. Jakkolwiek to brzmi. Wow. X? Co robi X? A, okej. Okay. X jest taki... Zaraz wam wyjaśnię. X to jest taki... sensor, jak w Dying Light'cie, który nam wyświetla przedmioty i tym podobne. I świetne. Naprawdę jestem coraz bardziej zaskoczony. Jesteśmy jakiś żeton, to jest tarcza. Prawem się możemy bronić. Okej, okay, na razie dużo się dzieje. Przytrzymaj prawie wszystko myszy. No dawaj. On się zmniejsza. Wow, okej. Okay. Kapuje. Kapuje, co jest lepiej. No dobra, użyliśmy X-a i co? Nie rozumiem teraz. Aha! Mamy dwie tarcze. I pod jedynką mamy, rozumiem, wszystkie przedmioty. Pod dwójką jeszcze nie mamy nic. Dobra. Zaczyna się fajnie, naprawdę fajnie. A, nic nie było widać, ha, 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 ha. Rozumiem, że to jest... Że to jest taki... Dobra, kapuje. Powoli kapuje. Tylko on się chyba nie zmniejsza. Jego chyba pokonać nie możemy zbytnio. O nie, nie ten klawisz. Kurde, naprawdę jest ciężko to pojąć. Ogarnąłem! O nie! Prawie tego nie ogarnąłem. Dobra, to jest jakiś klucz, rozumiem, tak? Czy kłódkę w sumie. No i co z tego? Aaa! Leć! No i one stanęły w swoich miejscach, dobra. I kolejny materiał filmowy. Czyli to jest naprawdę taka czysta platformówka. Ciekawe, co będzie dalej. Dobra, rozumiem, że już mamy drugą część. Oj, tam się odblokowało nawet. Używaj filmów, żeby otwierać drzwi. Okej. Okay.
Dziwne. Dziwne, mega dziwne. Dobra, czy możemy coś dalej postać? A właśnie. Tutaj to chciałem postać. Co to dało? Nie wiem. Włączył jakiś prąd. Ale trochę słabo to wali. Coś tam na górze jeszcze jest, okej. Chyba to się otworzyło. No, weź tu wejdź. Jakbyś taki mądry. Op. No i to nie będzie takie banalne. Nie! A! Prawie. Znalazłem. Tylko czy coś mi to dało? Chyba nie. Definitywnie nic mi to nie dało. No dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej, nie przedłużamy tego. Tutaj jeszcze nie wiem jak się dostać, ale pewnie to potem ogarnę. A raczej ogarniemy. Dobra, co tu jest? Tego rozwalić nie mogę. Ale już widzę przycisk. Okej. Dobra. Mamy wikingów, tylko... jakieś dalsze przejście? To jest pytanie. Tu się nie da przejść. Niestety się nie da. Dobra, to może jakoś odblokuje nam się potem. Rozejrzyjmy się jeszcze tutaj. To wygląda dosyć intrygująco, ale niestety się nie da walnąć dalej. Ale tu już się da. Chyba. Ej, nie ma przejścia? Dobra, zniszczy statki wikingów, znajdź taśmę i znajdź rogi. Wiem, że te rogi nam się przydadzą potem do zaliczenia. Okej. Gdzie to było? No nie. Dobra, nieważne, lecimy dalej. Zobaczymy potem, jak to się skończy. Wracamy już do końca wioski, zbierasz pole filmowe, aby blokować kolejne poziomy, zniszcz statki wikingów. Okej. No to lecimy z tym koksem. Jestem w ogóle ciekaw, jak wam się znów spodobają Country Ballsy, naprawdę, bo ja osobiście nie wiem, dlaczego wy tak to lubicie. W sensie, mi też się to ogólnie podoba, aczkolwiek no nie wiem, dlaczego to się tak dobrze ogląda. To jest pytanie z innym punktem. Dlaczego to się tak dobrze ogląda? Dobra, i tam mamy różne znajdźki. Dobra, kulka. Nam coś to dało. Tak, dało nam coś. Chyba. Więc wikingowie przedmioty, wszystkie przedmioty. Wiem, że tu jeszcze nic nie mamy. Niech będzie ta tarcza. Bardziej wikingowa. Wy jesteście źli? Dobre pytanie, czy wy jesteście źli? Chyba nie. Brytyjczycy nie są źli. Masz, dziadu. Zrób tam piękne zdjęcie. Dobra, są owieczki. Oj, wydajecie punkty. Nie no, was wszystkich chyba nie będę wycinał. Tak to my się nie lubimy.
Nie mam tyle punktów, nie potrzebuję ci to dałem. Oddawaj to, oddawaj to. Pogubiłem się. Trochę punktów dają, ale nie wiem czy aż tak, żeby te wszystkie zabijać, ale okej. Kolejne końce. No, uciekajcie owce, uciekajcie! Jest mega, mega dziwnie. Możemy zbliżać, czy nie możemy zbliżać? Nie możemy zbliżać chyba. Od drugiej strony da się tą kłódkę rozwalić. Dobra, poszli trochę. Wow, jestem dużą kulką. Możemy drzewa rozwalać. Wow. Dobra, idźmy zgodnie z rozpiską. Potem co najwyżej sobie tu poprzukujemy wszystkiego. Co my tu dalej mamy? Na Soro chodź! Łączyć z innymi graczem, wtedy przeszkolono rozgrywkę. Nie, no nie będziemy się łączyć na razie. Aczkolwiek to pewnie sobie to wypróbujemy. Tylko może jeszcze nie teraz. Ciekamy! Dobra, nie jest źle. O kurde! Nie wiem co za bomby, ale są... O! Chicken też był zły! O, ty masz kolce na tarczy, nie, nie, nie. Kabum! O, tak ciebie też się da robić. Pyk! Pyk! Kabum! Dobra, poszło. Rozwalimy to, rozwalimy to. Dalej tu nic nie widzę. Kolejne żyćko. Kabum! Kabum! Jebło to jebło, po co drążyć temat? No ty! Chodź tu. Op. O, palisz się! Kratę, kulka! A, też tak umiem. O, palę się, palę się, palę się, palę się, palę się! Co tu się dzieje? Czemu tamta kulka robi palące kulki? Załatwię cię twoją bronią! Au! Dobra, ale nie aż tak! Ostrzy! Pyk! Dawaj! Jak to? Ha, w ten sposób cię można robić, dobra. Już umiem. Leci mi czpiki. Idziemy na żółkulkę. Pyk. Wcale nie jest takie proste, wierzcie mi. No, no. A założysz się, że będzie notno? O nie! Gaugan!
Poszło. Ej, sporo tego napiemy. Ewidentnie sporo tego napiemy. Sijmy z siły. Dobra, ale ty mnie paniczkuj tutaj bardzo irytujesz. I definitywnie chciałbym cię... Au! Pana się! Hop. Dobra, zgniesz, nie zgniesz. Oż ty. Wcale nie umierają, to jest problem. Uhu! Zcimy. Pyk. Nie, polecie, znów się palę. To nie jest wcale takie proste. Rozumiem, że musimy w niego walić w ten sposób. No. Innej opcji nie widzę, no. Jak właśnie go walnąć jego własną bronią. Serio, nie wiem. Pyk! Nie, znów nie. Nie wyszło. O, lepiej jest. Znalazłem. Wow! Nie w tą stronę, nie w tą stronę. Dużo HP-ków nam dają, to jest przynajmniej dobre. Czy wy się skądś spicie? Wy się musicie skądś spić, naprawdę. No, kogoś uwolniłem. No, na niego to nie działa, cholercia. Ty gnojku. Nie widzę, żeby na niego to działało. Rzucaj. Mogę cię tylko przesuwać. Dobra. A, bo wywozicie tędy. Już nie powozicie. O, to ma jakieś spele dziwne. Idziemy. Ej. Dobra, musimy postać. Kaboom, leć do wody. Musimy się ciebie pozbyć. Kolejny kaboom. Pyk! Poszło. Dobra, kabum zrobiliśmy. O, mamy cię.
Pyk, pyk, pyk. Hełm dostałem. Kulki na kulki. O. Chodźcie, 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 cwaniaczki. Z mega kulką nie macie szans. Z mega kulką nie macie szans. Leci mega kula. No mówię wam, po prostu się świetnie bawię. Świetna zabawa. Jak się już ogarnie mniej więcej kombosy, które się tu robi, naprawdę jest świetne. Po prostu idealne. Dobra, idziemy zrobić statki chyba, co? Możemy się też wrócić na spawn, o właśnie do tego kulkomatu. 1500, no ale tam już trochę wróciliśmy. Kabum? Au! Bum! No rzuć jeszcze jedną. No nie! Kulka się prawie utopiła. Opa! Dobrze. Nie ma żadnego bum. Brecz, my cię uratowaliśmy chyba tak. To posijmy teraz trochę. Kurwa, jak to brzmi, posijmy trochę, no. Badabum, kabum. Co za mechanizm? Okej, tutaj coś się robi. To czy ja mogę jakoś tam tą kulkę uratowaną tutaj przeprowadzić? To jest dobre pytanie. A, trzeba tobie zapłacić tu. Masz. A może jednak nie? Czemu ja mam nos świni? Dobra, jak będzie ten nos świni. A mam jakieś inne hełmy? Opaskę zyskałem przed sekundą. Nie wiem co ja zyskałem, ale okej. To chyba ten nos świni był, dobra. No dobra, tylko jak ja mam tylko kogoś postawić? To jest pytanie. Tu widzę, że są jakieś sekrety ogólnie. Oj! Czemu tu nie mogę wejść? A już mogę. Mamy wąsy. Opa! Dawaj, co masz na głowie. Nie wiem, co masz, ale dawaj. Opa! Żyjesz! Otyła chmyto. Otyła chmyto. To jest kolejna duża kulka. I to pijana kulka. Leć. Nie lubimy dużych kulek. Jakkolwiek to brzmi.
Pyk! Duża kulka bremiona, czyli tą palącą też chyba możemy w ten sposób zrobić. Tamta paląca to mi się w znaki dała akurat. Opa! Co to za gry i zabawy tutaj? Robimy melanż. Mam nadzieję, że wy tej mojej klawiatury tu nie słyszycie, bo naprawdę idą takie dantejskie sceny, że to szok. Chyba ssać. Definitywnie następny odcinek już nagramy na padzie, bo trochę za głośno. Dobra, trzeba uciekać stąd. To się robi dosyć niebezpiecznie. O nie! Jedno HP, jedno HP, jedno HP. Uciekamy stąd. Dobra, 5. Zaspokojnie, już następnym razem nie będziecie słyszeć różnych dźwięków. Obiecuję wam to. Połączę się napada. Bo widzę, że można grać tą grę i w sumie ta gra jest taka nawet do tego nastawiona. Ten ocha mi stąd. Ta łajba idzie w dół. Już jeszcze? No chodź do tatusia, chodź, 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 chodź. No dwóch. No co, nie możesz się bronić? Tu możesz się bronić. To co oczekujesz? Pykło. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach, ocenie filmu, gra dla Shira. Oczywiście widzimy się w następnych odcinkach. Nie pamiętam jakiej gry. Z gry, nie pamiętam. Ale ogólnie z Country Barsów. Trzymajcie się. Hej, hej!